Witajcie moi drodzy, poniedziałek i dzisiaj mamy po raz kolejny naszego gościa, naszą ekspertkę Karolinę Stróż, dietetyka klinicznego i trenera personalnego. Dzień dobry Karolina. Dzień dobry, witam Was wszystkich jak co miesiąc. Jak co miesiąc, widzę, że dzisiaj elegancko jesteś ubrana, czyżbyśmy dzisiaj nie mieli ćwiczyć? Nie, dzisiaj temat treningowy, natomiast tak jak wiecie, jestem też dietetykiem klinicznym, więc mieszam troszeczkę właśnie konsultacji, dlatego dzisiaj taki też strój. Powiedz mi proszę, bo wiem, że dzisiaj tematem Twojego wystąpienia, naszego spotkania jest powiedzmy takie pytanie, czy trening cardio jest lepszy, czy trening siłowy? Powiem Ci, że ja zawsze ten trening cardio, to ja go tak nie lubię, bo trzeba się bardzo, bardzo zmęczyć. I czy faktycznie tak jest? Czy to jest dla wszystkich, czy może tylko dla młodych? Znaczy tak, trening cardio jest dla każdego, tylko są różne rodzaje treningu cardio o różnym poziomie intensywności. Czyli tak jak na przykład ty nie za bardzo lubisz te bardzo intensywne formy, to może być trening w niższych zakresach tętna, czyli 60% tętna maksymalnego tutaj będzie raczej takim niższym zakresem. Ja to wszystko będę tutaj tłumaczyć w prezentacji, także to nie jest tak, że musimy robić zawsze interwały tak na maks. Tak? Może być trening tak dobrany do danej osoby, żeby po prostu wykonywać go z przyjemnością. Oj, to zawsze, bo to znaczy dobrze, bo zawsze jakikolwiek sport uprawiam, to te interwały są najbardziej męczące, czy w bieganiu, czy w rowerze. To jest taka zawsze mordęga, ale cieszę się, że dzisiaj się dowiem, że być może można to robić w sposób taki przyjemniejszy, łatwiejszy. Tak. Natomiast rozumiem, znów z drugiej strony mamy trening siłowy. Czy to oznacza ciężary ogromne, siłownie i jak do tego podejdą dziewczyny i panie? Tak, trening siłowy czasami jest tak błędnie postrzegany jako trening na siłowni, tak? Że trening siłowy równa się trening na siłowni, natomiast trening siłowy oznacza trening oporowy, czyli może być opór w postaci naszego ciała, czyli trening oporowy możemy wykonać też w domu, nie musimy jechać na siłownię, tylko chodzi o to, że w pewnym momencie nasze ciało przyzwyczaja się do tego oporu własnego ciała i wtedy osoby, które już mają na przykład 2-3-letni staż treningowy, no to warto, żeby dodały takie zewnętrzne obciążenie, żeby dalej ten trening przynosił oczekiwane rezultaty. Także to nie jest tak, że zaczynając przygodę z treningiem musimy zaczynać od siłowni. Spokojnie możemy to zrobić w domu, tak jak są treningi z aplikacją w OptiChange'u, to też jak najbardziej. Tam akurat mamy troszeczkę pomieszany trening siłowy z wytrzymałościowym, no więc jakby nie jest tutaj potrzebna siłownia. Super. Trening oporowy mi się jakoś zaraz skojarzył z treningiem dzieci przeciwko rodzicom. Zawsze jest opór, ale to rozumiem, że to nie jest oporowa. No nie, nie. Tutaj troszeczkę inny rodzaj treningu. Super, Karolina. Ja oczywiście zostawiam Cię z naszymi widzami. Mam nadzieję, że po raz kolejny będzie to wspaniałe spotkanie. I zapraszam Was wszystkich, moi drodzy, o wysłuchanie naszej ekspertki Karoliny Stróż. Karolina, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, także myślę, że możemy zaczynać. Czyli tak, tutaj już pewnie wszyscy mnie kojarzą, albo przynajmniej większość z Was. Jestem dietetykiem, trenerem personalnym i w swojej pracy łączę właśnie zdrowe podejście do stylu życia, czyli połączenie diety, treningu oraz odpowiedniej suplementacji. Dzisiejszy temat naszego spotkania, trening cardio kontra trening siłowy. Który z tych treningów jest lepszy, czy może któryś przynosi więcej korzyści? Wszystko będziemy sobie omawiać, także przejdźmy do pierwszego, czyli do treningu cardio. Na początek słowem wstępu. Korzyści płynące z regularnego podejmowania aktywności fizycznej. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, żeby uświadomić sobie, jak ważna jest dla naszego zdrowia, samopoczucia, także wyglądu, regularnie podejmowana aktywność fizyczna.
Regularnie podejmowana aktywność fizyczna, po pierwsze, zwiększa wydolność serca, płuc, wzmacnia nasze kości i stawy, czyli chroni przed osteoporozą. Zwiększone ryzyko osteoporozy dotyka szczególnie kobiet powyżej 50 roku życia. Także bardzo ważna kwestia, aby ten trening był w naszym życiu na co dzień. Dodatkowo dieta, która tutaj będzie wspierać prewencję osteoporozy, czyli bogata w wapń, w witaminę D, bogata w antyoksydanty, też również tutaj się przyda w kontekście prewencji osteoporozy. Kolejne, co nam może dać aktywność fizyczna, to zmniejszenie bóli kręgosłupa, czyli bardzo popularny temat, tutaj też już parę razy był przedstawiany na webinarach. Także jeżeli chcemy ustrzec się przed bólami w odcinku piersiowym, w odcinku lędźwiowym, no to ta aktywność fizyczna bardzo tutaj pomaga. Aktywność fizyczna również zapobiega otyłości. Otyłość jest to choroba, tak? Trzeba sobie to powiedzieć. Jest to wpisywane przez lekarzy jako E66. Nieleczona otyłość prowadzi do szeregu konsekwencji, czyli problemów z układem krwionośnym, z gospodarką węglowodanową, z poziomem cukru, insuliny. Także tutaj ta aktywność fizyczna naprawdę bardzo pomaga. Aktywność fizyczna również pomaga, jeżeli mamy problemy ze snem. Regularnie podejmowana wydłuża długość snu, poprawia jego jakość, a jeżeli jesteśmy wyspani, to też mamy więcej energii do pokonywania codziennych trudności. Również badania pokazują, że takie osoby mniej podjadają w ciągu dnia, jeżeli są wyspane. Także sen jest naprawdę bardzo ważny. Czasami pomijamy ten sen i skupiamy się tylko na diecie, aktywności, natomiast jest to również niezmiernie ważny element zdrowego trybu życia. Kolejna kwestia to zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych, na przykład raka jelita grubego, i poprawa samopoczucia, zwiększenie pewności siebie, wzrost poczucia sprawczości. Także są to takie kwestie, które są związane z naszą psychiką i naprawdę mogę tutaj osobiście potwierdzić, że jeżeli mam gorszy dzień i poćwiczę, zrobię dobry trening, to naprawdę ten poziom mojego lęku, stresu znacząco się obniża. Także na mnie, jeśli chodzi o kwestie zarządzania stresem, najlepiej działa aktywność fizyczna. Wiem, że niektórzy radzą sobie ze stresem poprzez na przykład medytację, spotkanie z przyjaciółką, z kimś bliskim, natomiast dla mnie właśnie taką medytacją, można powiedzieć, jest właśnie trening. Na czym polega trening cardio? Trening cardio to ćwiczenia o charakterze wytrzymałościowym, które dotleniają nasz organizm, a tym samym poprawiają pracę układu krążenia oraz kondycję organizmu. Trening cardio często jest też nazywany treningiem tlenowym, zwiększa ilość oddechów na minutę oraz przyspiesza tętno, co sprawia, że komórki i tkanki mięśniowe są lepiej dotlenione. Trening cardio tak naprawdę jest dla każdej osoby, niezależnie od wieku. Są tutaj niektóre takie gwiazdki, gdzie można zaznaczyć, że ten trening musi być odpowiednio dostosowany do danej osoby, natomiast to za chwilkę sobie też do tego przejdziemy. W jakiej formie może być przeprowadzany trening cardio, tak? No bo tak się mówi cardio, ale to jakie to ćwiczenia są właśnie w stylu cardio? Bieg, czyli świetny sposób na całkiem szybkie spalenie dodatkowych kalorii, nawet pół godziny może już spalić około 300 kalorii, także jest to naprawdę spora ilość. Tutaj uwaga, trening w formie biegania nie jest dla każdego.
trening po asfalcie może obciążać znacząco nasze stawy, kolana. Także tutaj, jeżeli dopiero zaczynamy przygodę z aktywnością fizyczną i mamy przynajmniej 10 kg nadprogramowych, no to tutaj ten trening w formie biegania raczej zamieniłabym na szybki chód, może być z kijami, teraz też popularny Nordic Walking. Także raczej tutaj nie bieganie, a maszerowanie w takim szybkim tempie pod górkę albo w zmienionych warunkach, czyli raz pod górkę, raz troszeczkę po płaskiej powierzchni, to też powoduje, że ten trening staje się troszeczkę bardziej intensywny. Także trening cardio może być na przykład w formie biegania, może być też to bieganie na bieżni, na siłowni albo jeżeli mamy w domu. Kolejny rodzaj treningu cardio, czyli właśnie szybki chód, tak jak przed chwilą wspominałam, również spora ilość spalonych kalorii, także tutaj jakieś wieczorne spacery, jeżeli nie mamy czasu w ciągu dnia, oczywiście mogą pojawić się, albo jeżeli pracujemy dużo godzin przy komputerze, to tutaj również dobrze byłoby zrobić sobie chociaż jedną taką przerwę półgodzinną, żeby wyjść na zewnątrz i zaczerpnąć troszeczkę świeżego powietrza. Gwarantuję Wam, że naprawdę efektywność Waszej pracy będzie zdecydowanie lepsza. Ja to widzę po sobie, czasami siedzę nad dietą, nie wiem, czwartą godzinę, tak? Rozpisuję jadłospisy w domu i jeżeli cały czas siedzę właśnie przy komputerze, nie robię sobie przerwy, to naprawdę efektywność mojej pracy z godziny na godzinę zmniejsza się. Ja mam mniej pomysłów, mniej inspiracji mi przychodzi do głowy, dlatego wtedy dobrze odejść na 15-20 minut od komputera i zrobić sobie taką przerwę. Jeżeli możemy, no to najlepiej właśnie byłoby wyjść na spacer. Kolejna forma treningu o charakterze cardio to jazda na rowerze. To jest, myślę, bardzo popularny w Polsce sport, więc oczywiście zaliczamy to do treningu cardio. Również spala sporą ilość kalorii. To też tak naprawdę zależy od intensywności tego treningu, tak? Nie możemy założyć, że każda osoba, mówiąc idę pojeździć na rowerze, spali taką samą ilość kalorii. Zależy to od stopnia jej wytrenowania, od intensywności jazdy na rowerze. Czy ta osoba sobie jedzie tak rekreacyjnie, czy raczej jest to takie stałe, szybsze tempo. Też często spotykam na drodze właśnie osoby jeżdżące na rowerze w takich specjalnych strojach, które naprawdę szybko jeżdżą na tym rowerze, więc no tutaj w takim przypadku zdecydowanie więcej spalimy kalorii niż jadąc sobie i rozmawiając z partnerem właśnie w weekend, tak? Kolejna forma to jazda na nartach, no to raczej tutaj zaliczamy to do zimowych sportów, również bardzo fajna forma treningu cardio, no tylko nie zawsze oczywiście jesteśmy w stanie podejmować ją, więc tutaj szczególnie za miesiąc, za dwa będzie taki szczyt sezonu narciarskiego, no to wtedy oczywiście. Natomiast no narty nie zawsze są, ale aplikacja z Naturdeja, tutaj, którą znajdziecie w programie OptiChange, tak jak jest na tym obrazku, tak to wygląda, ona jest z nami zawsze, tak? Możemy sięgnąć po nią zawsze. Super jest to, że jest ona, ta aktywność jest tam taka zaplanowana, jest napisane, kiedy jest dzień przerwy, tak? Bo regeneracja też jest bardzo ważna. Są rozpisane
dni treningowe, plany treningowe. Normalnie no, musielibyśmy sobie sami jakoś zaplanować, wymyśleć ćwiczenia, natomiast no, tutaj idziemy sobie zgodnie z planem i myślę, że w formie właśnie takiej aplikacji jest to takie bardzo przystępne. Nawet jeżeli jesteśmy poza domem, na jakimś wyjeździe, to te 15-20 minut myślę, że jesteśmy w stanie poświęcić właśnie na porcję tej aktywności, bo tak naprawdę najważniejsza jest systematyczność, ale to za chwilkę też do tego dojdziemy. Trening cardio to również pływanie. Tutaj pływanie nie obciąża nam stawów, mamy zmniejszone raczej ryzyko kontuzji, tak jak na przykład no nie wiem, na siłowni jest większe ryzyko jednak tych kontuzji, jeżeli sami zabieramy się za ćwiczenia, no chyba że właśnie skorzystamy z pomocy trenera personalnego, który nam pokaże właśnie jak wykonywać poprawnie dane ćwiczenia. Bo na przykład teraz jest duża moda na robienie martwych ciągów. Jest to takie ćwiczenie wielostawowe, które tutaj już często Wam pokazywałam ze sztangą. Szczególnie panowie nakładają bardzo duży ciężar na sztangę. No i kurczę, robią to ćwiczenie nie zawsze tak, jak powinno to wyglądać. Dlatego tutaj w pływaniu raczej nie mamy aż takiego ryzyka kontuzji, więc to pływanie zalecam każdej osobie. Również ćwiczenia w formie cardio możemy wykonać na siłowni, na orbitreku, na rowerku, na schodach. To też pokażę taką maszynę cardio na filmiku za chwilkę, gdzie wchodzimy po schodach. Naprawdę jest to bardzo męczące ćwiczenie. Ja kiedyś, czekając właśnie na mojego męża, który też kończył prowadzić trening personalny, poszłam sobie na 15 minut na te schody, taka kompletnie nieprzygotowana. I naprawdę uwierzcie, bardzo mnie to zmęczyło, aż się nie spodziewałam, że ciągłe wchodzenie po schodach w szybkim tempie aż tak mnie zmęczy. Także jeżeli chodzicie na siłownię, przecież jest taka maszyna na siłowni, bo to nie na każdej siłowni jest ona, naprawdę przetestujcie sobie taką formę cardio. Uwaga, intensywność treningu cardio powinna być dostosowana do wieku. Tutaj są różne zakresy tętna. Jak to się oblicza? Tętno maksymalne obliczamy poprzez następujący wzór. 220 odjąć wiek. Czyli jeżeli kobieta ma na przykład 40 lat, to 220 odjąć 40, czyli mamy 180. I to jest nasze tętno maksymalne. Natomiast trening cardio jest w różnych zakresach tętna. Niska intensywność treningu cardio to tętno 50-60% tętna maksymalnego. Dla kogo jest ten trening? Dla osób początkujących, poprawia kondycję organizmu i redukuje stres. Czyli wykonując taki trening możemy rozmawiać z drugą osobą raczej. Jest on dla nas taki całkiem przyjemny, myślę, także tutaj, tak jak Marcin się pytał o taki trening, który nie będzie aż tak bardzo intensywny jak interwały, no to taki trening w zakresie 50-60% tętna maksymalnego mógłby się tutaj sprawdzić. Umiarkowana intensywność treningu cardio to 60-70% tętna maksymalnego. Zalecana jest dla osób głównie, które chcą spalić dodatkowe kalorie. Tutaj to spalanie kalorii w takich zakresach tętna jest bardzo dobre. Także tutaj spokojnie osoby redukujące masę ciała mogą zastosować taki rodzaj treningu. Wysoka intensywność treningu cardio to zakresy tętna od 70-80% tętna maksymalnego. Taki trening zwiększa wydolność i wytrzymałość organizmu.
Tutaj już zaczynają się powoli schodki, zaczyna być to naprawdę wyzwanie dla nas, także tutaj z czasem możemy wydłużać czas trwania takiej sesji treningu cardio, żeby od razu nie rzucać się na głęboką wodę, czyli nie narzucać sobie takich nierealnych założeń, że będę godzinę od razu biegać 10 km na godzinę z taką prędkością. Bo po prostu możemy się szybko zniechęcić do takiej formy aktywności. Kolejna bardzo wysoka intensywność treningu cardio to 80 do 90% tętna maksymalnego. Trening ten przeznaczony jest dla osób o wysokiej sprawności fizycznej, zwiększa przyrost masy mięśniowej, czyli tutaj naprawdę dla osób już zdecydowanie bardziej wytrenowanych taki trening bym zalecała. I ekstremalna intensywność treningu cardio, tętno powyżej 90%, jest to maksymalny możliwy wysiłek, trening taki można wykonywać tylko przez krótki czas. I tutaj raczej bym tego na własną rękę nie wykonywała, jeżeli nie jesteśmy sportowcami, zawodowcami, no bo jest to dla nas spore obciążenie dla układu sercowo-naczyniowego, także ten trening myślę, że można sobie zostawić, tak bardziej w formie ciekawostki tutaj to dodałam. Czy trening wytrzymałościowy jest dla każdego? Tak, jest dla każdego, dla osób w każdym wieku, natomiast specjalną grupę stanowią osoby, które mają problemy zdrowotne związane z sercem. Na przykład wady wrodzone, osoby po zawale serca. Taka grupa przed rozpoczęciem treningu powinna skonsultować to z lekarzem, który powie właśnie w jakiej formie najlepiej byłoby wykonywać dany trening, jak często, z jaką intensywnością, żeby po prostu sobie nie zaszkodzić. Dlatego warto zawsze to skonsultować. Korzyści dla zdrowia wynikające z treningu cardio. Mówi się, że trening cardio przedłuża życie. I jest to prawda, zostało to wielokrotnie udowodnione w wielu badaniach naukowych. Dzięki treningowi o charakterze wytrzymałościowym nasze serce lepiej pracuje, mniej się męczy, a co za tym idzie, pracuje przez dłuższy okres czasu. Czyli tutaj szczególnie dla układu krwionośnego taki trening jest bardzo korzystny, ale także obniża on poziom glukozy. Osoby, które zmagają się z insulinoopornością, czyli stanem przedcukrzycowym, wychodząc po posiłku na 15 minut spaceru już znacząco obniżają poziom glukozy poposiłkowej. Czyli taki prosty nawyk, jak właśnie na przykład posprzątanie naczyń po obiedzie, tak? Czyli jesteśmy w ruchu, coś robimy, nie kładziemy się od razu na kanapie. To również wpływa korzystnie na gospodarkę węglowodanową. Trening cardio również spala dużą ilość kalorii, a to przyczynia się w pewnym stopniu do redukcji tkanki tłuszczowej. Ale uwaga, znam też przypadki osób, które dużo trenowały, ale też wciąż za dużo jadły. Czyli jeżeli nawet wykonujemy trening cardio codziennie, ale też codziennie jemy dużą ilość przetworzonej żywności, słodycze cały czas podjadamy, jakieś słone przekąski, alkohol wieczorem, na przykład wino na odstresowanie się, no to niestety to wtedy nie przybliża nas do redukcji tkanki tłuszczowej. Więc tutaj okej, trening pomaga w redukcji, ale w połączeniu ze zbilansowaną dietą.
Tutaj tak naprawdę trening cardio możecie sobie wybrać, jaki chcecie. Tak jak mówiłam o bieganiu, pływaniu, ja jeździe na rowerze, trenowaniu z aplikacją. Każda forma będzie dobra, tylko jeżeli będzie regularnie wykonywana. Czy cardio na czczo ma sens? Parę lat temu myślę, teraz już może troszkę mniej, ale może wciąż, jest taka moda na trening cardio na czczo. Rzekomo taki trening miałby spalać więcej kalorii, aniżeli trening po zjedzeniu na przykład śniadania, czy też trening wieczorny. Badania mówią o tym, że nie jest to prawda i osoby trenujące czy to na czczo, czy po zjedzeniu posiłku spalają bardzo podobną ilość kalorii. Także tak naprawdę to wszystko zależy od naszych preferencji i upodobań. Jeżeli lepiej czujemy się trenując wieczorem, bo na przykład jesteśmy bardziej rozbudzeni, mamy więcej energii, bo już wykonywaliśmy nasze obowiązki w ciągu dnia, no jesteśmy powiedzmy w takim pędzie, bierzemy sobie torbę na przykład na siłownię, jedziemy po pracy na siłownię albo wracamy do domu i najpierw sobie robimy 30-minutowy trening, to jest to w porządku, jest to ok. Natomiast część osób być może woli wykonywać trening rano, przed obowiązkami, żeby tak pozytywnie nastawić się na cały dzień pracy. Ja na przykład uwielbiam potrenować o 7 rano. Akurat ja albo nic nie jem, albo jem jednego banana małego, tak? Zależy to od tego, co zjadłam na kolację, bo jeżeli kolacja była troszkę większa, to rano mi się nic nie chce jeść i wtedy staram się słuchać swojego organizmu i po prostu nie jeść nic na siłę. Natomiast jeżeli zjem jakąś bardzo lekką kolację albo jakoś wcześniej ją zjem, no to wtedy rano jem sobie jednego małego banana i taki banan nie obciąża mi przewodu pokarmowego, więc ćwiczy mi się po nim dobrze. No i ja na przykład po takim treningu naprawdę super się czuję cały dzień, mam więcej energii, lepiej mi się myśli, łatwiej potrafię się skoncentrować na zadaniach. Także naprawdę, jeżeli nie próbowaliście, to polecam Wam spróbować trenować rano, przed śniadaniem. Co więcej, śniadanie po takim treningu naprawdę bardzo dobrze smakuje, także kto nie próbował, to zachęcam do przetestowania tego. Dobrze, a teraz przejdźmy do drugiej formy aktywności, czyli do treningu siłowego. Trening siłowy jest formą aktywności fizycznej, która polega na wykonywaniu ćwiczeń z użyciem obciążeń, takich jak hantle, sztangi, maszyny, czy też własne ciało. Także niekoniecznie ten trening musi być wykonywany na siłowni, tylko może być wykonywany również z obciążeniem własnego ciała. Celem takiego treningu jest rozwinięcie siły, masy mięśniowej, wytrzymałości oraz poprawa ogólnej kondycji fizycznej. Ten trening również przynosi wiele korzyści, zarówno dla ciała, jak i dla naszego zdrowia, dla poprawy wyników badań laboratoryjnych. Efekty treningu siłowego to przede wszystkim zwiększenie siły mięśniowej. Regularny trening siłowy prowadzi do adaptacji mięśni, które stają się silniejsze. Nasze mięśnie po pewnym czasie przyzwyczajają się i ta siła systematycznie powinna wzrastać, jeżeli troszeczkę dokładamy obciążeń treningowych. Tutaj uwaga, szczególnie do osób, które chodzą na siłownię, szczególnie panie, warto czasami troszeczkę dołożyć tego ciężaru, żeby na przykład przez rok czy dwa lata nie trenować cały czas na tym samym obciążeniu, no bo nasze mięśnie przyzwyczajają się po pewnym czasie do danego obciążenia.
Zwiększenie masy mięśniowej. Trening siłowy w połączeniu z odpowiednim planem żywieniowym prowadzi do przyrostu masy mięśniowej. Wspomniane wcześniej mikrourazy sprzyjają procesowi hipertrofii mięśniowej, czyli rozrostowi masy mięśniowej. I teraz uwaga, to nie jest tak, że zaczynając ćwiczyć na siłowni, od razu tutaj jest to skierowane do pań, będziemy wyglądać jak kulturystki. Naprawdę, żeby wyglądać jak kulturystka, to trzeba nie dość, że mieć bardzo dopracowaną dietę z odpowiednią ilością kalorii i makroskładników, to jeszcze naprawdę trzeba trenować bardzo dużo razy w tygodniu i spokojnie podnoszenie nawet sztangi z obciążeniem nie sprawi, że po miesiącu będziemy właśnie wyglądać jak kulturystki. No choćby mój przykład, ja trenuję od liceum, w liceum poszłam pierwszy raz, albo nawet w trzeciej gimnazjum jeszcze poszłam pierwszy raz na siłownię i nie wyglądam jak kulturystka, a sporo trenuję, więc spokojnie. Tutaj też układ hormonalny kobiet nie pozwala na to, żeby wyglądać jak kulturystki bez wspomagaczy zewnętrznych. Także tutaj o to proszę się nie martwić. Wzrost wydolności fizycznej. No oczywiście trening siłowy pomaga nam w tym, aby nasza kondycja była też na lepszym poziomie. Czasami ktoś przychodzi do mnie i mówi, że ma problem z bawieniem się z dziećmi, z wnukami, bo właśnie ta wydolność fizyczna jest na bardzo niskim poziomie. Także tutaj ten trening siłowy też dobrze się sprawdzi, tak samo jak i trening cardio. Poprawa postawy ciała. I to jest bardzo ważny, myślę, punkt przy treningu siłowym. Trening siłowy wzmacnia nam mięśnie pleców, prostowniki, mięśnie pośladkowe, mięśnie brzucha, mięśnie core, które właśnie utrzymują naszą postawę w prawidłowy sposób i dzięki temu jesteśmy w stanie uchronić się przed bólami kręgosłupa. Więc takie regularnie podejmowany trening siłowy jest w stanie właśnie nas przed tym zabezpieczyć. No i również jeżeli już wystąpią takie bóle w odcinku na przykład lędźwiowym, no to receptą na to jest właśnie regularnie podejmowana aktywność fizyczna i tutaj szczególnie trening siłowy. Zresztą no, mam też żywe przykłady na to, gdzie osoby, które zgłaszają się do mnie, często właśnie mówią, że bolą je plecy, szczególnie w odcinku lędźwiowym. No i treningi właśnie o charakterze siłowym znacząco poprawiają komfort życia właśnie takich osób. Później mi często relacjonują, że kurczę, poćwiczyliśmy wczoraj wieczorem i dzisiaj rano już plecy mnie albo nie bolą, albo znacząco mniej bolą. Zwiększenie gęstości kości. To też również bardzo ważne w kontekście prewencji złamań, osteoporozy, także tak jak mówiłam, dieta, aktywność fizyczna bardzo pomaga nam uchronić się przed tą chorobą. Jest to bardzo później problematyczne, tak? Bo takie złamania w późniejszym wieku długo się zrastają, to zrastanie nie jest już takie samo jak u osób młodych, więc naprawdę osteoporoza nie jest przyjemną chorobą. Efekty treningu siłowego to również spalanie tkanki tłuszczowej. Trening ten również powoduje, że nasz organizm spala tkankę tłuszczową, ale pamiętajcie, dieta jest również tak samo ważna jak przy treningu o charakterze wytrzymałościowym. Dzięki treningowi siłowemu mamy też więcej masy mięśniowej, a jeżeli mamy więcej masy mięśniowej,
to nasz metabolizm działa na wyższych obrotach, czyli dzięki temu spalamy więcej kalorii. Także to również warto tutaj zaznaczyć. Poprawa funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Czyli to jest praktycznie to samo, co w treningu o charakterze wytrzymałościowym. Bo o cardio, no to rzeczywiście dużo się mówi, że poprawia wydolność serca. Natomiast czasami o tym treningu siłowym w tym kontekście akurat troszeczkę mniej się mówi. Natomiast również ten trening obniża i ciśnienie tętnicze, i też obniża poziom cholesterolu. Także również sprawdzi się przy takich problemach. Wydajniejszy układ oddechowy. Tutaj również taki pozytyw zdrowotny poprawia to nasze funkcjonowanie na co dzień. Nie łapiemy takiej zadyszki, kiedy chcemy podbiec na przykład do autobusu albo chcemy wejść po schodach. To naprawdę też poprawia po prostu nasz komfort życia. To samo na przykład, jeżeli wybieramy się w góry, jest jakaś wędrówka dłuższa, no to dzięki właśnie regularnemu treningowi siłowemu ta zadyszka albo jest mniejsza, albo pojawia się później, także też poprawia to nam komfort właśnie życia. Lepsze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Trening siłowy poprawia wzrost pewności siebie. Tutaj szczególnie widzę to po moich podopiecznych, bo ja trenuję właśnie z kobietami i na przykład mam przykład takiej podopiecznej Martyny, która na początku bardzo wstydziła się ćwiczyć na siłowni, zgłosiła się do mnie, nie ćwiczyła w ogóle sama, tylko na takiej strefie dla kobiet, jest taka strefa na sieci siłowni Smart Gym w Katowicach i to jest taki zamknięty pokoik, gdzie są same kobiety i tam nie wchodzą, nie ćwiczą mężczyźni. Natomiast po roku regularnej współpracy, gdzie ćwiczymy właśnie dwa razy w tygodniu, Martyna normalnie ćwiczy na strefie funkcjonalnej, na siłowni, nie ma z tym problemu. Także tutaj te regularne treningi siłowe po prostu sprawiły, że ten wzrost pewności siebie nastąpił, wzrost poczucia własnej wartości. A myślę, że są to takie kwestie naprawdę ważne, które pomagają nieraz w życiu, w pracy zawodowej na przykład, także tutaj po takim rodzaju treningu wydzielają się endorfiny, które pozytywnie działają na nasze samopoczucie, ale to tak naprawdę tak samo jak po treningu wytrzymałościowym. Także wracając do pierwszego slajdu, każda forma aktywności fizycznej jest dobra, tylko właśnie niektóre formy troszeczkę się tutaj różnią. A więc co wybrać? Według mnie i według wielu badań najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie połączenie treningu oporowego z treningiem wytrzymałościowym, czyli właśnie tutaj mam to rozpisane, dwa razy w tygodniu na przykład trening oporowy w domu czy też na siłowni i dwa razy w tygodniu trening o charakterze cardio, czyli na przykład jazda na rowerze albo basen albo jeżdżenie na rolkach. I dzięki temu właśnie ten trening będzie troszeczkę wzmacniał masę mięśniową, troszeczkę bardziej tutaj przy treningu cardio jeszcze zadbamy o układ sercowo-naczyniowy, także będzie to takie kompleksowe podejście, ale nie oznacza to, że tak każdy musi robić. Jeżeli ktoś woli trening tylko o charakterze cardio, to może wykonywać ten trening o charakterze cardio. I tak będzie wiele korzyści zdrowotnych płynących z takiego treningu. Jeżeli ktoś woli ćwiczyć siłowo, to również może ćwiczyć tylko w sposób siłowy. Ten pomysł jest taki, myślę, najbardziej idealny, tak? Ale to też zależy właśnie od naszych preferencji, przyzwyczajeń, upodobań.
Dobrze, a teraz pokażę Wam mój trening oporowy. Ok, tutaj mam taki nagrany filmik. Najpierw zaczęłam go od rozgrzewki, czyli tutaj aktywacji z gumami. Teraz mamy ćwiczenia wielostawowe, tak jak przysiad, wyciskanie, wiosłowanie, martwy ciąg. Tutaj mamy takie ćwiczenia bardziej izolowane, czyli uginanie ramion, czyli tutaj bardziej biceps pracuje. Tutaj mamy dwie maszyny, które również są dodatkiem do tego treningu. I na koniec ja jeszcze sobie dodaję 15 minut cardio, tak? Czyli ja tak naprawdę na jednej sesji treningowej łączę ćwiczenia siłowe z ćwiczeniami o charakterze wytrzymałościowym, natomiast nie zawsze mam czas na to cardio, więc czasami jest to po prostu tylko trening siłowy. Dobrze, teraz mamy jeszcze trening. Trening o charakterze cardio. Też Wam pokażę tutaj te wspomniane wcześniej schody. Nie na każdej siłowni to jest. Natomiast naprawdę bardzo można się zmęczyć na tych schodach. Ja sobie tutaj robiłam właśnie takie 15 minut wchodzenia ciągiem i czułam jak serce szybciej bije. Także jeżeli macie taką możliwość przetestowania sobie właśnie tą maszynę, to również zachęcam i polecam to zrobić. Tylko trzeba uważać, patrzeć się raczej pod nogi, przynajmniej ja tak robię, no bo jeżeli patrzę się przed siebie, to tracę takie skupienie, a jednak te schody cały czas lecą i to w całkiem szybkim tempie. W sumie to zależy też, jak sobie to ustawimy, na jaki poziom, no ale ja sobie takie troszeczkę szybsze tempo ustawiam. A co z dietą? I właśnie tutaj też chciałabym dodać parę słów o diecie, która powinna być pełnowartościowa, bogata w białko dobrej jakości, węglowodany złożone, które dostarczą nam energii do treningu oraz zdrowe kwasy tłuszczowe, które również są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Niestety często widzę, że kobiety tak panicznie boją się tłuszczu. Natomiast nie każdy rodzaj tłuszczu jest zły. Mamy ten tłuszcz zły, ale też i dobry. Także tutaj te dobre źródła tłuszczu powinny znaleźć się w zbilansowanej diecie. W takiej zbilansowanej diecie nie powinno zabraknąć chudego mięsa, tłustych ryb, strączków, na przykład ciecierzycy, soczewicy. To są źródła białka, tutaj też powinny być jeszcze jajka, tutaj też bym dodała, akurat nie dopisałam. Przechodząc do źródeł węglowodanów, to pełnoziarniste produkty, takie jak chleb żytni na zakwasie, tutaj bardzo polecam, ryż brązowy, kasza gryczana, płatki owsiane górskie. Te produkty charakteryzują się niższym indeksem glikemicznym, czyli poziom glukozy po spożyciu ich nie wzrasta tak gwałtownie, jak po na przykład pszennej bułce, takiej kajzerce z Biedronki, z Lidla. No, to są raczej słabe jakościowo produkty, albo jak po makaronie pszennym, to też nam bardzo podwyższa poziom glukozy. Kolejne produkty, które powinny znaleźć się w diecie, to owoce i warzywa, szczególnie owoce jagodowe, czyli maliny, borówki, truskawki, owoce leśne. No teraz niestety już mamy taki sezon jesienno-zimowy powiedzmy, więc raczej w sklepach nie mamy tych owoców jagodowych. Natomiast owoce jagodowe w formie mrożonej również mają tyle samo wartości odżywczych, co te świeże. Także spokojnie można je spożywać. Ja na przykład codziennie chyba jem owsiankę z owocami jagodowymi, z właśnie orzechami, ze zdrowymi tłuszczami.
i wyciągam sobie dzień wcześniej miseczkę borówek albo jakieś mieszanki owoców leśnych i rano dodaję sobie do owsianki, więc trzeba tylko pamiętać, żeby wcześniej rozmrozić te owoce. Warzywa krzyżowe również to skarbnica witamin i minerałów, czyli na przykład brokuł, kalafior. Tutaj osoby, które mają niedoczynność tarczycy, Hashimoto, również mogą jeść te warzywa, ale pamiętajcie, żeby gotować je bez przykrywki, bo wtedy te szkodliwe dla tarczycy substancje, czyli goitrogeny, ulegają zredukowaniu, tak? Wyparowują podczas gotowania, więc tutaj raczej nie przykrywamy tych warzyw. Orzechy i nasiona, no również ogromny wpływ i na układ nerwowy, sercowo-naczyniowy, nawet na nasze samopoczucie. Są też prace naukowe, które mówią o tym, że osoby cierpiące na depresję, właśnie jakieś stany lękowe, które wprowadziły te zdrowe tłuszcze, kwasy omega-3, znacząco poprawiły swoje samopoczucie. Więc tutaj te orzechy również powinny się znaleźć w naszej diecie. To samo oleje roślinne, na przykład olej lniany, olej konopny, olej z wiesiołka, oliwa z oliwek. Naprawdę tych olejów jest bardzo, bardzo dużo. Pamiętajcie jednak, że nie każdy rodzaj oleju można poddawać obróbce termicznej, bo na przykład olej lniany stosujemy na surowo do sałatki, ale na oliwiec oliwek możecie spokojnie podsmażyć na przykład mięso albo jakieś warzywa. Także oliwa jest uniwersalna i do smażenia, i do dodawania na surowo. I awokado, również bardzo zdrowy produkt, bogaty w jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Te kwasy tłuszczowe obniżają poziom złego cholesterolu, podwyższają poziom dobrego cholesterolu, obniżają poziom trójglicerydów, cholesterolu całkowitego. Także bardzo zdrowy produkt. Nie każdy go lubi. Wiem, że część osób nie za bardzo lubi awokado, więc no nie zmuszam każdego, tak, do jedzenia awokado. Też nie zawsze w sklepach mamy takie dojrzałe awokado, w ogóle nie zawsze jest ono dostępne. Natomiast jeżeli ktoś lubi awokado, to bardzo, bardzo do tego zachęcam. Teraz jeśli chodzi o trening siłowy i trening cardio, to po każdej sesji treningowej bardzo ważne jest uzupełnienie diety w białko. Może to być z produktów konwencjonalnych, natomiast możemy wspierać właśnie to żywienie odżywką białkową. Tak jak tutaj mamy Active Protein z kolagenem dodatkowo, ma ona idealny profil aminokwasów, pełny, ma działanie regenerujące, odbudowujące komórki mięśniowe, więc tutaj w formie regeneracji super się sprawdzi. Dodatkowo ma taki przyjemny smak, nie czuć tutaj chemii, bo naprawdę testowałam wiele odżywek białkowych w swoim życiu i niestety zawsze mi przeszkadza ten chemiczny posmak, więc stwierdzam, że wolę zjeść jakiś posiłek, natomiast no nie zawsze też mamy czas, czasami chcemy zjeść ten posiłek szybko, po drodze, w aucie, jadąc do pracy, jeżeli na przykład trenujemy rano, dlatego tutaj taki shake z odżywki białkowej naprawdę się sprawdza. Jeśli chodzi o wsparcie treningowe, to bardzo ważne są witaminy i minerały. Mam wrażenie, że to jest troszeczkę pomijany temat, tak? Bo zawsze się liczy białko, kalorie i to jest najważniejsze. Natomiast co z resztą? Co z witaminami o charakterze antyoksydacyjnym, które właśnie zwalczają wolne rodniki w naszym organizmie? Co z minerałami takimi jak właśnie żelazo, magnez, wapń? Przecież niedobory żelaza prowadzą do anemii.
niedobory wapnia właśnie mogą prowadzić do osteoporozy. Magnez również jest bardzo ważny dla układu nerwowego. Także tutaj taki miks wszystkich witamin i minerałów znajdziecie w Multi Supreme. Duże ilości tych składników tutaj wypisane są w składzie, także myślę, że warto to suplementować. Jeśli trenujemy, to już w ogóle w szczególności. Omega oleum forte, czyli mamy tutaj kwasy omega 3 w formie oleju i jest to bardzo dobrze przyswajalna forma, lepiej przyswajalna niż forma tabletek. Także tutaj ten olej omega 3 będzie korzystny dla osób, które regularnie trenują. Ma takie działanie przeciwzapalne. Też osoby, które mają problemy z sercem, z układem krwionośnym, ale również z odpornością na przykład. Suplementacja właśnie kwasami omega 3 również się tutaj sprawdza. Także ja praktycznie kwasy omega 3 zalecam każdej osobie, która do mnie przychodzi, bo to jest taki must have, jeżeli chodzi o zdrową, o taką dobrą suplementację. Więc jest to bardzo przeze mnie często polecany produkt, ale kwasy omega 3 znajdziecie również w tłustych rybach, makreli, łososiu, tuńczyku, także takie dwie porcje ryb na tydzień powinny znaleźć się w naszej diecie. Porcja to około 100-150 gramów, więc tutaj też zalecam dodatkowo spożywać właśnie omega 3 z diety. Fire Active, czyli tutaj taki naturalny termogenik, który jeszcze zwiększy efektywność naszego treningu i naprawdę tutaj mamy ten skład tak fajny, tak przejrzysty: guarana, zielona herbata, zielona kawa, pieprz kajeński, czarny pieprz, imbir, pomarańcza gorzka, czyli takie naturalne termogeniki. Czasami nawet w internecie, jeżeli wpiszecie spalacze tłuszczu, to wyskakują nam takie naturalne spalacze tłuszczu, więc tutaj te wszystkie składniki znajdziecie w Fire Active. Dodatkowo mamy tutaj cynk, który też korzystnie wpływa na spalanie tkanki tłuszczowej, L-tyrozynę, L-winian, L-karnitynę. Także cały kompleks przed treningiem Fire Active, a po treningu Active Protein. I teraz przechodząc do końca naszego dzisiejszego spotkania, co jest najważniejsze? Systematyczność. I zawsze będę to powtarzać, że jeżeli wykonujemy właśnie ten trening, obojętnie który, czy siłowy, czy wytrzymałościowy, systematycznie, to będą efekty. Natomiast jeżeli robimy to raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, no to jest to zdecydowanie za mało. Musi być ta systematyczność i tutaj możecie wybrać trening, jaki tylko wolicie. Kardio, czy też siłowy, albo mieszajcie trening kardio z treningiem siłowym. Naprawdę każda forma aktywności jest dobra i nie lubię takiego stwierdzenia zero-jedynkowego, które mówi o tym, że trening siłowy jest najlepszy, po co robisz kardio? Nieprawda. I trening kardio przynosi korzyści, i trening siłowy przynosi korzyści, ale ważne jest to, żeby ten trening sprawiał nam przyjemność, żebyśmy podchodzili do tej aktywności z przyjemnością, żeby nasze samopoczucie polepszało się po sesji treningowej i oczywiście inne sprawy, o których właśnie mówiłam. Dobrze, mamy na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten webinar był dla Was pomocny, że część informacji albo wszystkie informacje zapamiętacie. Pamiętajcie, że ten webinar również jest na stronie Naturdeja później wrzucany, więc zawsze można sobie wrócić do tych informacji, odświeżyć je i najważniejsze, zastosować do codziennego życia. Także dziękuję Wam bardzo i życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.